Jeśli myślicie, że jedyne zajęcie celebrytów to brylowanie na bankietach, to jesteście w błędzie. Od jakiegoś czasu w polskim showbiznesie króluje moda na pisanie książek. Dlaczego modelki, piosenkarki czy prezenterzy biorą się za tworzenie literatury i jak im to wychodzi? Zobaczcie sami. Plotkarnia. Ostatnimi czasy kariera Kasi Cichopek nieco zwolniła, ale celebrytka znalazła nowy sposób na zarabianie pieniędzy. Ulubionym gatunkiem serialowej Kingi jest poradnik. Celebrytka napisała już dwa. Pierwszy z nich to Sexy Mama, a drugi Jedz, chudnij i ciesz się sobą. Zdaniem krytyków i tysięcy czytelników obie publikacje są na żenującym poziomie. Jednak Kasia nie należy do osób, które szybko się zrażają. Gwiazda ma już w planach kolejne tytuły. Plotkarnia. Krzysztof Ibisz miał szczere intencje. Ostro trenował, zdrowo się odżywiał i chciał tym wszystkim podzielić się ze światem. Po 2 latach sam przyznaje, że to nie był dobry pomysł. Na okładce ponad 200-stronicowej książki Krzysztof Ibisz w opiętej koszulce pręży swoje muskuły. A w środku? Porady pana po 40, który za wszelką cenę chce pozostać młody. Publikacja szybko stała się przedmiotem kpin i jak się okazało, doskonale nadawała się do kabaretu. Robert Górski i Marcin Wójcik z kabaretu Ani Mrumru zrobili na jej podstawie doskonały sketch. A Kuba Wojewódzki i Michał Figurski, nie mogąc powstrzymać sal w śmiechu, cytowali fragmenty książki w radiu. Dopiero po 2 latach prezenter przyznał, że żałuje decyzji o wydaniu swojego dzieła. Plotkarnia! Kinga Rusin uznała, że przeszła już tak wiele, że swoje życiowe mądrości musi przelać na papier. I tak powstała książka Co z tym życiem? Książka ma formę wywiadu. Kinga opowiada o swoim życiu, problemach, miłości, dzieciach, słowem o wszystkim. Publikacja nie ma żadnego tematu, jest po prostu workiem bez dna. Kinga ujawnia kilka prawd życiowych, m.in. że w małżeństwie najważniejszy jest seks, a kobieca przyjaźń to rzecz bezcenna. Banał, byle jakość i notoryczne redakcyjne wpadki sprawiają, że publikacja jest grafomańskim bublem napisanym w celach zarobkowych. Dzieło wyśmiali nie tylko krytycy, ale również koledzy i koleżanki po fachu. Na książce suchej nitki nie zostawili Jarosław Kuźniar oraz Dorota Wellman. Plotkarnia. Marta Grycan napisała książkę kucharską, której promocja przypadła zupełnie przypadkowo na okres przedświąteczny. Grycanka najwyraźniej postawiła sobie za wzór Nigelle Lawson, brytyjską gwiazdę, której książki sprzedają się jak świeże bułeczki. Publikacja wydana jest w podobnej stylistyce, ale Grycanka zastrzega, że jej dzieło nie jest zwykłą książką kucharską. Debiut ma otwierać całą serię opowieści o życiu, kuchni i pasjach odkrywanych przy wspólnym stole z rodziną i przyjaciółmi. A kogo nie zachęcił opis, ten z pewnością zwróci uwagę na okładkę książki. Marta Grycan jest na niej co najmniej 10 kg chudsza. Plotkarnia. 2 lata temu do księgarni trafił debiut literacki Izabeli Kuny pod tytułem Klara. Książka spotkała się z bardzo pozytywną reakcją czytelników i krytyki. Aktorka jest jedną z niewielu polskich gwiazd, które na kartach swojej publikacji nie piszą o sobie. O Klarze opowie Wam sama autorka. Co Cię natchnęło do napisania tej książki? Wiesz co, to jest trudna, długa historia, więc ja tak króciutko. Ja pisałam opowiadanie na swoim blogu. Zresztą zaproponowaną mi przez Wasz portal. I te opowiadania pisałam w ciągu 2 lat. Zamiast pisania o sobie, wymyśliłam taką historię Klary, jej matki, jej przyjaciół, jej kochanka. W ramach tych osób opowiadałam historię zamiast pisania, co jem na śniadanie. I powstały z tego ciekawe opowiadania. Miałam bardzo dużo wpisów. Wydawca Świata Książki, Paweł Szwed, zgłosił się do mnie po roku, abym te opowiadania wydała. Ja bardzo niechętnie, ale po 2 latach byłam już mniej konsekwentna. Poprawiłam je w te wakacje, dorzuciłam część rzeczy wyrzuciłam, pracowałam bardzo ciężko i tak powstała Klara. Plotkarnia. Celebryci piszą książki, a dzięki temu, że są znani, wyniki sprzedaży są zaskakująco dobre, nawet jeśli publikacje ocierają się o grafomanię. A Wy? Kupilibyście kiedyś dzieło, które wyszło spod ręki gwiazdy show biznesu? Plotkarnia. To tyle na dziś. Piszcie na forum, co sądzicie o książkach celebrytów.
Jak co tydzień czekam na odwiedzanie naszego fanpage'a, facebookowe lajki i zachęcam do wysyłania pomysłów na nowe odcinki serii. Oczywiście na adres plotkarnia@wp.tv. Cześć!